Hej kochani, tu Hulaj Dusza, a wysłuchacie kolejnego podcastu na tym kanale i jest to podcast serii za zamkniętymi drzwiami. W dodatku, chyba ku uciesze niektórych, jest to też podcast z elementami paranormalnymi. E, spokojnie, będę tylko na początku i na końcu, tutaj dla osób, które jednak nie przypadają z takimi wątkami. E, natomiast ostatnio wiele osób prosi mnie o te paranormalne, e, niektórzy piszą w komentarzach, inni na Instagramie, a jak w ogóle dodam opcję z zadawaniem pytań, to jest to pewne, że znajdzie się tam temat paranormalnych. Dlatego e, chciałabym tak zbiorowo powiedzieć tutaj, e, że moi drodzy, jak na razie nie planuję powrotu kanału i dużo paranormalne, chociaż jest on wciąż oczywiście aktywny, można sobie na niego zajrzeć, można sobie tam te wszystkie podcasty, które tam są, posłuchać. Jednak, moi drodzy, zabrakło tych tematów, nie chciałam też ciągnąć tego kanału na waszych historiach, no bo czułam się w tym, z tym nie w porządku, dlatego póki co ten kanał zostaje tak, jak zostaje, czyli nic się na nim nie dzieje. Jeżeli znajdę czas oraz tematy pasujące i będzie ich trochę więcej, no to coś tam nagram. Natomiast dzisiaj po części przychodzę do Was właśnie z takim tematem paranormalnym, więc myślę, że miłośnicy tej tematyki będą zadowoleni. No ale tak jak już mówiłam, spokojnie, bo ogranicza się to jedynie do, do, do początku i do końca. Zresztą cała historia nie jest stricte historią paranormalną. Natomiast jest to jedna z teorii, którą później sobie przedstawimy. Przypominam oczywiście, że ten kanał da radę subskrybować. Jeżeli ktoś chciałby zostać na dłużej, to będzie mi niezmiernie miło i oczywiście do tego Was zapraszam. A teraz już bez zbędnego przyciągania. Zapraszam do słuchania. Mam dla Was historię pewnej rodziny, którą zresztą i tak zamierzałam Wam kiedyś przedstawić ona jest tego, co kojarzę, opracowana na, na polskim YouTubie. Natomiast jest to sprawa, mam wrażenie, mało popularna. Jest tutaj e, mało takich szczegółów, mało informacji. Myślę też, że ten podcast nie wyjdzie jakoś specjalnie długo, chociaż przyznam szczerze, że no długo, długo tam gdzieś kopałam, szukałam różnych informacji, tak więc mam nadzieję, że uda mi się rzucić trochę inne światło na całą historię. W każdym razie dzisiaj zacznę trochę inaczej tutaj, żeby, żeby dopracować serduszko osób, które lubią kwestię paranormalną, więc zacznę od Warrenów, czyli od małżeństwa Eda i Lorraine, jak pewnie kojarzycie lub nie, no bo jeżeli ktoś się taką tematyką nie interesuje, to nie musi tego wiedzieć, ale ta para badała zjawiska paranormalne i nawet jeżeli nie interesujecie się tego typu historiami, nawet jeżeli nie wiecie, że, że ta para to, to Ed i Lorraine Warrenowie, no to pewnie kojarzycie ich z różnych filmów, na przykład Obecność, tam Obecność 1, Obecność 2, oraz też kilka innych pozycji, które są zazwyczaj związane z jakimiś duchami. Być może kojarzycie na przykład sprawę z Emmett Will, którą też przedstawiałam na kanale paranormalnym. Jest to historia Ronalda de Fejo. Na, O tej sprawie też powstał film, jest to sprawa całkiem głośna. No i tak się składa, że właśnie Ed i Lorraine Renowie byli jednymi z pierwszych na miejscu zdarzenia. Oni później, oczywiście, tam powiedzieli, że, że ten dom był nawiedzony, że to te różne siły na Ronalda działały. Później w eter poszła właśnie ta e, teoria. E, no i możecie w to wierzyć lub nie, tak naprawdę to nie o tym. E, natomiast wokół tego dość znanego małżeństwa krążyło tam wiele teorii. Zdania są mocno podzielone, ja też tutaj no nie będę się na tym skupiać, bo tak jak mówię, to nie o tym, albo się w takie rzeczy wierzy, albo się nie wierzy, ani was nie będę do jednego, ani do drugiego namawiać, to jest tylko wstęp. Tak naprawdę dąży do tego, że Ed i Lorraine mieli swoją teorię. I ta teoria nazywa się tak dość dwuznacznie, bo 28-dniowy cykl. I od razu, e, zanim wleci tutaj jakaś reklama, always, czy coś w tym rodzaju, to dodam, że nie o taki cykl chodzi. E, mianowicie, dość doświadczeni badaniami zjawisk paranormalnych doszli do wniosku, że jeżeli się chce tak naprawdę połączyć z duszami albo bytami z danego miejsca, jeżeli e, jest pewność, że w danym miejscu przebywają jakieś dusze, które tam nie Przeszło na drugą stronę, no to należy spędzić w tym miejscu cztery tygodnie. I to takie cztery tygodnie, ciężkie dla niektórych, bo w ogóle tam cztery tygodnie bez wystawiania na świat zewnętrzny, bez obecności sprzętów elektronicznych, czyli w skrócie po prostu cztery tygodnie w nawiedzonym domu bez internetu i telewizji. Ja już wiem, że dla niektórych ten drugi element brzmi straszniej. No cóż, no i to jest właśnie taka teoria. Oni też przebywali w różnych domach, na przykład dom, z którego potem nakręcona obecność, to była tam prawdziwa historia, oni też tam siedzieli. No ale całkiem niedawno no, na Netflixie wyszedł dokument o polskim tytule 28 dni grozy. No i właśnie polega na tym, że badacze tego typu zjawisk postanowili sprawdzić te teorie, czy one jest prawdziwa, czy nie. No i zostali zamknięci na 4 tygodnie w domach, które skrywają pewną mroczną tajemnicę. Tam akurat były trzy miejsca, trzy różne historie. I zamysł był taki, że badacze nie wiedzieli, co to są za domy, co stało się w środku, a tam wiadomo, stały się różne rzeczy. No, ale kwestia jest taka, że oni sami musieli odkryć na podstawie swoich rzekomych zdolności medialnych, co tam się stało. Oni mieli tam porozmawiać z tymi duszami, odtworzyć historię. No, czy się im to udało, czy nie, no to historia została odtworzona, natomiast ja wiem, tutaj są różne głosy, różne teorie, że to ustawka, że to prawda, że to nieprawda, no to naprawdę nie o to chodzi. Chodzi tutaj o to, że ja sobie kawałek tego dokumentu obejrzałam, właściwie tak, no, przeszłam później przez, przez cały sezon, Ponieważ była tam historia rodziny Lawson, którego, którą chcę Wam odpowiedzieć i na którą już tam się szykowałam od dawna. Więc w wielkim skrócie, jeden z domów, w, których, w którym filmowano, był to dom położony w Germantown w Karolinie Północnej. No i właśnie od tego chciałabym zacząć i na tym też chciałabym skończyć, ponieważ to będzie jedna z ja wam powiem troszkę więcej, co wiadomo o tym domu, co wiadomo o tym miejscu, jakie są komentarze ludzi, jak też było to załatwione w tym filmie. Co tam ci badacze zjawisk paranormalnych się dowiedzieli, to już będzie taka ostatnia teoria. Natomiast moi drodzy, German Stone w Karolinie Północnej. Na nasza realia była to wieś, natomiast w Ameryce mamy społeczność, która nie posiada osobowości prawnej. W dodatku naprawdę mała społeczność, bo aktualnie liczy mniej niż 1000 mieszkańców tam 800 parę. Pewnie w latach 20., gdy toczy się nasza historia, no to tych mieszkańców było jeszcze mniej. Tak czy inaczej, Germanstone e, założono w 1790 roku, więc naprawdę dawno, dawno temu. E, miasto słynęło, no nie wiem jak teraz, ale z dużych obszarów ziemi. Ludzie utrzymywali się tam z prowadzenia farmy zazwyczaj, mieli tam naprawdę duże hektary. E, każdy wyjazd do miasta był niczym święto, tam trzeba było się spakować, trzeba było jechać. E, no też wiadomo, że te środki komunikacji to też nie były na wyciągnięcie ręki, tak jak teraz. No i to właśnie w German Stone nowe życie miała zacząć rodzina Lawson. Jednak z przykrym skutkiem, jak się okaże. No cóż, czas poznać naszych bohaterów i opowiedzieć, kto jest kim i dlaczego. Tak więc, moi drodzy, Charles Lawson przyszedł na świat 10 maja 1886 roku, czyli również no, dawno, dawno temu. Rodzicami Charlesa byli William i Nancy, którzy mieszkali na naprawdę małej wsi, chyba jeszcze mniejszej, gdzie tam psy szczekają ale inną częścią ciała. Mieli tam jeden duży obszar własnej Ziemi i z tego się utrzymywali przez całe życie. Państwo Lauson, tutaj mam na myśli rodziców Czarsa. Poza samym Czarsem doczekali się jeszcze ósemki dzieci, czyli łącznie było ich dziewięcioro, na nasze 4,5 tysiąca złociszych. W dodatku, co też jest ciekawe, później większość z tych dzieci dożyła całkiem sędziwego wieku, co jak na warunki ówczesnej medycyny daje rzeczywiście dobry wynik. No cóż, ale mamy XIX wiek, Ja mówiłam, XX, no bo tak naprawdę historia rozegra się w 1929, no ale jak zaczynamy historię, Czarsa, no to jest to wiek XIX, taki wiejski klimat Karoliny Północnej. W tamtych czasach no, niekoniecznie kładziono nacisk na naukę, tym bardziej w przypadku dzieciaków, które od małego tam siedziały na tej farmie, uczyły się pracy i gdzieś tam z dziada, pradziada te umiejętności pracy na farmie były przekazywane. Więc no, to było takim numerem jeden. Charles i jego rodzeństwo nie potrafili pisać, potrafili czytać, potrafili liczyć. No ale wyżynami nauki no, to ciężko to nazwać. Nie wiem, jak to wyglądało w kwestii ortografii, no, były to bardzo podstawowe umiejętności. Natomiast ich życie wydawało się takie schematyczne. No, Charlie i jego rodzeństwo od najmłodszych lat wiedzieli, że prawdopodobnie pójdą ślady swoich rodziców, może przejmą ziemię po nich, może kupią własną farmę, później założą rodzinę i później ich dzieci zrobią. Mam no pewnie to samo. I w większości tak się stało. Ich było wielu, no po dziewięcioro, każdy później tam miał swoją rodzinę, więc to była bardzo, bardzo liczna rodzina. Tam tych kuzynów, wujków, dziadków, dziesiątych wód po kisielu to ich było naprawdę mnóstwo. Dom, chyba każdego z nich był zawsze otwarty, no bo to, to były bardzo bliskie relacje. No ale przejdźmy do naszego Charlie'ego. On od zawsze uchodził z takiego pracowitego i przedsiębiorczego potrafił zarządzać pieniędzmi, czasami zdaniem niektórych miał ich więcej niż powinien, ale do tego jeszcze wrócimy. To czy, czy więcej czy powi niż powinien, to to już też jest kwestia sporna, na pewno dużo pieniędzy odkładał, był to człowiek oszczędny, był to człowiek taki ambitny, który zbierał na swoją przyszłość. Jako 25-letni mężczyzna Charlie zapoznał, a następnie poślubił młodszą o 6 lat Feni. Dziewczyna pochodziła z okolicznej Wiochy, miała jeszcze więcej rodzeństwa niż Charlie, bo w domu było ich 10 plus rodzice. No rodzina taka porządna, wyżąca i pracowita, to byli tam ludzie znani w okolicy. Para od samego początku świetnie się dogadywała, a krótko po ślubie na świat przyszło ich pierwsze dziecko. Dokładnie to urodziła im się córka, która otrzymała imię Maria. Krótko po niej do rodziny dołączyli kolejno: James, William, Carrie, Lucinda. Drugi James, aby się myliło, później był Raymond, i po kilku latach, dokładnie to w 1929 roku, gdy będzie się toczyć nasza historia, no to do rodziny dołączyła najmłodsza córka Mary Lou. No, trzeba przyznać, że była to rodzina całkiem liczna. Różnica wieku między najstarszym a najmłodszym dzieckiem wynosiła 17 lat, więc to był już taki etap, że wiecie, no starsi opiekowali się młodszymi, ale to była też ich codzienność. I skoro jednak mamy tutaj rodzinę liczną, no to jakoś trzeba je wszystkich utrzymać, bo tak naprawdę no, ósemka dzieci jakoś trzeba jedzenie ogarnąć trzeba dach nad głową ogarnąć. Czars zdecydowanie poszedł w ślady swoich rodziców, zresztą podobnie jak jego rodzeństwo. Zawodu był farmerem. Ale też rodzina głównie utrzymywała się z uprawy tytoniu. Podział domowych obowiązków również był prosty i schematyczny, też tak przekazywany z dziada pradziada, no bo jak te tamte czasy, wszystko było bardzo tradycyjne czyli Charles jako głowa, ręka, noga rodziny. On tam zajmował się pracą i to naprawdę ciężką pracą no bo jak on od, od rana, od świtu wyszedł w pole, no to wracał dopiero wieczorem. Dziś tam można sobie jedynie wyobrazić, jak tam jego żona w południe dzwoniła dzwoneczkiem, że czas na obiad, on wracał i potem znów szedł do pracy. No właśnie, Feni jego żona, matka ogarniała dom, zajmowała się dziećmi i również robiła to od świtu do wieczora, no bo ciągle coś było do roboty, ciągle jakieś tam konfitury, zapasy i Później, oczywiście, tam z pomocą przyszły dzieciaki, no i jakoś te obowiązki domowe rozkładały się na wszystkich. Był to taki wiejski, trochę sielankowy klimat, który sobie możemy wyobrazić. W sąsiedztwie mieszkało rodzeństwo czarca, no bo tak wszyscy byli w jednym miejscu, w jednym rejonie. Oni, tak jak już mówiłem, mieli swoje rodziny. Tam też później mieszkało rodzeństwo Feni, oni też mieli swoje rodziny. No, wszyscy bardzo często się spotykali, domy były zazwyczaj otwarte, każdy służył sąsiedzką pomocną dłonią. Tak, wydaje mi się, że aby zobrazować sobie dokładnie, jak to wyglądało, przynajmniej z tego, co czytam, to możemy sobie wyobrazić taką, taką polską, głęboką wieś. Myślę, że nadal gdzieś są takie, takie domki, gdzie rodzina ma te domy obok siebie, gdzie każdy każdego codziennie odwiedza, no i tam wszystko słychać, każdy wszystko wie, ale jest to taki jednocześnie miły, rodzinny klimat. W 1920 roku rodzina spotkała bardzo, ale to bardzo przykra rzecz. Mianowicie ich sześcioletni syn William ciężko zachorował. I niestety no było to na tyle poważne, że on odszedł z tego świata, dokładnie to 14 listopada 1920 roku. Aktualnie. Oczywiście w dzisiejszych czasach z pewnością lekarze by mu pomogli, ponieważ on zachorował na zapalenie płuc, więc oczywiście no teraz inne jest działanie, inne jest leczenie, ale czasy były ciężkie i w ogóle nieraz znalezienie lekarza graniczyło z cudem. Tak jak mówię, rodzina Lawson nie mieszkała nigdy w mieście, żeby do tego miasta dojechać, co no też trzeba było załatwić czy to samochód, czy to jakiś tam wóz, coś, co ich dowiedzie. Często też lekarze przyjeżdżali do, do, do ludzi. Natomiast no, była to jednak droga, był to czas, był to jeszcze listopad, więc, więc mogło być zimno, ciemno, mogła być burza. No, lekarze niestety nie dotarli na czas. Strata rzecz jasna odbiła się na całej rodzinie. Trudno było im wrócić do normalności, trudno było im w ogóle przyzwyczaić do tej sytuacji. No ale niestety praca w gospodarstwie nie przyjmuje zwolnień, no i należało pilnować dobytku, należało wciąż pracować. Tak więc pracowali i przychodzili do, do kolejnych rodzinnych obowiązków. I tak też miał czas. Po kilku latach spędzonych w rodzinnym Lawsonville, bo tak też się nazywało to miasteczko, gdzie mieszkała rodzina Charlesa, gdzie oni tam wszyscy razem w dalekiej odległości sobie żyli, no to po kilku latach w tym jednym miejscu rodzeństwo Charlesa zaczęło poszerzać swoje ziemie, kupować jakieś farmy, troszeczkę dalej oddalone, no bo to, to cena dobra była albo jakaś okazja. No i oni dwóch braci, z tego co kojarzymy, że Charlesa, oni się przeprowadzili nieco dalej do Germantown, czyli do tego miasta, o którym miasteczka wsi, no, o której Wam opowiadałam na, na początku. E, między Lawsonville a Germantown nie jest to jakiś duży dystans. Samochodem jedzie się pół godziny, no ale bo to początek XX wieku, więc no, nie każdy miał samochód, umówmy się. Chociaż jak się okaże, to Charles i jego rodzina mieli w dodatku aż trzy. E, no to nie były jakieś nowe auta, właściwie bardziej ciężarówki, o których marzył każdy rolnik w tamtych czasach, no ale były, więc tutaj. Pod względem tej, tej drogi komunikacji, w ogóle jazdy z jednego punktu do drugiego, no to nie było problemu. No i wiecie, jak to rodzeństwo Charlesa zaczęło się przeprowadzać, jak oni powiedzieli, że jest fajna Ziemia, fajne miejsce, w tym e, German Stone, No to w pewnym momencie Charles pomyślał, że, że on też tak chce, no bo jakiego rodzeństwo e, ma Ziemię i się wyprowadza i sobie farmę kupuje i, i w ogóle tam e, super plony mają, no to on też to chce mieć. Tak więc rodzina podjęła ważną, może trochę trudną decyzję o wyprowadce i przenieśli się do nowego miejsca. Początki nie były proste, bo nie było ich stać na zakup własnej farmy. Troszkę tych pieniędzy no, trzeba było zaoszczędzić. Tak jak mówię, no, Charles od zawsze. Dobrze gospodarował pieniędzmi, natomiast wciąż to no, nie było ich na to stać. E, może wszystko wydali te trzy samochody, nie wiem. W każdym razie Charles przez kilka lat dzierżawił ziemię, na której tam ciężko pracował. E, rodzina przez ten czas żyła dość oszczędnie, tak naprawdę e, zbierając ciągle pieniądze na coś własnego. No i w 1927 roku w końcu się udało. Udało się kupić coś własnego, udało się znaleźć oka okazję i Lawsonowie kupili farmę przy Brook Cave Road ziemia była tam wyjątkowo dobra, właściwie to na tym najbardziej im zależało, natomiast do farmy dołączony był niewielki dom, zresztą taki no nie pierwszej świeżości, której czasy świetności miał już za sobą, mimo tego cena była dobra tak jak mówię, a na dzisiejsze czasy to już w ogóle byłaby świetna bo kosztowała e, cała ta farma z tym domkiem i w ogóle z tą ziemią kosztowała 3200 dolarów no oczywiście, że ceny były inne i też Lawsonowie w tamtym czasie zaciągnęli pożyczkę na tę farmę, farmę płacąc po 500 dolarów rocznie, e, co też dla nas teraz, no to tam mała kwota i w ogóle natomiast wtedy no to, te takie mówię czasy inne, pieniądze inne i wszystko było zupełnie inne, ale zakup ewidentnie im się opłacił, ponieważ już po tych pierwszych zbiorach na tej własnej farmie, to oni mieli wystarczająco pieniędzy, aby spłacić znaczną część długu, niecały, no ale znaczną część i też zajęli się remontem domu no bo ten dom był mały, naprawdę mały jak na tej ich potrzeby, więc no powoli każdy dokładał cegiełkę do tego, aby ten dom wyglądał lepiej żeby był bardziej funkcjonalny a na to też były potrzebne pieniądze, więc tak jak mówię, tutaj tych wydatków było wiele, no bo i samo zapłacenie za tę farmę, i jeszcze zapłacenie też za, za pracę, tak? No bo praca na farmie też wiąże się z wydatkami, plus codzienne życie, plus jeszcze właśnie remont domu cały czas. No ale w ciągu dwóch lat naprawdę wszystko rozwinęło się wyjątkowo dobrze, ponieważ tutaj znów źródła nie są jasne, bo w niektórych chyba w książce na ten temat można znaleźć informację, że oni spłacili ten kredyt, natomiast później można znaleźć informację, że oni tego kredytu nie spłacili, ale że spłacili bardzo dużą część i tam naprawdę niewiele zostało, a do tego dom był w coraz lepszym stanie, więc, więc no, tych pieniędzy musiało być całkiem dużo i to rzeczywiście im się opłacało. Tak czy inaczej wszystko wydawało się iść w dobrym kierunku. Praca przynosiła zysk, rodzina się powiększała, a dom z miesiąca na miesiąc wyglądał coraz lepiej. Lawsonowie mieli dobry kontakt ze swoimi sąsiadami, znaczy no, też w dużej mierze z tymi sąsiadami była rodzina, Arsa, tam ci dwaj bracia i e, ich rodzina, no ale też byli inni sąsiedzi. E, uchodzili za taką zgraną, szczęśliwą familię, e, nikt nigdy nie słyszał o żadnych e, ekscesach z ich strony, że później się okaże, to każdy, że, że każdy słyszał, no ale do tego też sobie przejdziemy, bo, bo można rzeczywiście znaleźć opis sąsiadów, z których wynika, że to była taka miła i urocza rodzina. E, wiem, że może patrzycie na te lekko upiorne zdjęcie i pewnie część z was myśli, że to jakaś taka niepokojąca rodzina jest. E, no cóż, Podobno takie zdjęcia wtedy robiono, a rodzina naprawdę rzekomo miała dobry kontakt ze sobą, więc, więc no, umówmy się, że jest to tylko zdjęcie. Tak czy inaczej, nadszedł rok 1929, czyli rok dużych zmian dla wielu osób. Nie tylko dla rodziny Lawson, ale też dla wielu osób, ponieważ właśnie wtedy, 24 października, miał miejsce krach na giełdzie, który spowodował kryzys gospodarczy. I o tym doskonale wiemy, ponieważ też często nam się ten motyw, ta, ta sprawa przejawia w podcastach. Wiele osób straciło pracę, wiele osób straciło domy, ich życie zmieniło się na zawsze. E, natomiast Charles i jego rodzina e, prawdopodobnie nie do końca rozumieli sytuację. Wieści o problemach gospodarczych oczywiście do nich dotarły, ale no, umówmy się, czy miało to tak duże znaczenie w głębokiej wsi w Karolinie Północnej. Może tak, może nie. Nie znalazłam żadnych informacji, aby rodzina Lawson miała jakieś oszczędności, które na przykład stracili lub inne pieniądze, które zniknęły na zawsze. A myślę, że gdyby tak było, no to oczywiście źródła by o tym wspominały. W każdym razie w roku 1929 Lawsonowie mieli pieniądze z zebranych plonów, zbliżały się święta. W sierpniu tego roku na świat przyszła najmłodsza córka Mary Lou, więc można powiedzieć, że życie układało się naprawdę dobrze. Moi drodzy, był więc grudzień, zbliżały się święta Bożego Narodzenia, czyli taki piękny, rodzinny i radosny czas. E, Charles, który od zawsze był dumny ze swojej rodziny, postanowił zrobić domownikom niespodziankę i kilka dni przed świętami zabrał wszystkich do miasta. I już wiemy, że sam wyjazd był czymś niezwykłym. Na co dzień rodzina miała do dyspozycji jedynie małą wieś i własną farmę, więc wyjazd był dla nich czymś ekscytującym. E, I tak się składa, że Charles, jako kochający mąż i ojciec, miał pewien plan. On zabrał wszystkich do pobliskiego miasta Winston. Salem, a następnie kupił dla każdego nowe ubrania. I to nie tylko ubrania, ale kupił biżuterię, kupił buty, więc tam ich naprawdę obkupił od głów do, od, od głów do stóp. No i mężczyzna od zawsze marzył o takim pięknym zdjęciu rodzinnym e, i w końcu mógł to marzenie zrealizować. Mając nowe ciuchy, Charles zabrał żonę i dzieci do fotografa, gdzie powstało urocze zdjęcie całej rodziny, które zapewne widzicie na okładce, bo jest to jedno z niewielu zdjęć rodzinnych, chyba takie najlepiej zachowane. E, może nawet i w ogóle jedyne. E, warto dodać, że w tamtych czasach takie portrety, no to były dość kosztowne, więc nie każdego było na nie stać. E, to w ogóle zrobienie takiego zdjęcia, wywołanie go, no to, to nie było naciśnięcie, naciśnięcie przycisku, tylko to była cała procedura. No ale było warto. Charles od razu oprawił zdjęcie w ramkę, aby każdy mógł podziwiać jego, jego żonę i ich siódemkę dzieci. To sprawiło, że ten świąteczny nastrój, no to był jeszcze bardziej wyczuwalny. E, wszyscy cieszyli się, wszyscy się radowali. Zdjęcie znajdowało się w widocznym miejscu w domu, mieli nowe ubrania, no i wszystko układało się w jak najlepszym porządku. W końcu nastał ten wyjątkowy dzień, czyli 25 grudnia 1929 roku, Dzień Świąteczny. Tego ranka najwcześniej obudziła się i wstała Mary. Najstarsza córka Lovsonów, dziewczyna wówczas 17-letnia. Chciała zrobić taką niespodziankę dla całej rodziny, żeby wszystkim było miło i przyjemnie. No i chciała upiec takie świąteczne ciasto, które też potem zamierzała ozdobić. No a żeby to wszystko się udało, żeby ciasto wyrosło, no to musiała wstać wcześniej rano. Również od rana przygotowania zaczęła Feni. Kobieta od wczesnych godzin siedziała w kuchni, przygotowywała jedzenie na kolację wigilijną, coś tam sprzątała coś tam się krzątała w tym domu. Młodsze dzieci wstały nieco później, no bo tak naprawdę nie miały jakichś sprecyzowanych planów. Siostry Kerry i Lucinda planowały pójść tego dnia do domu obok, aby odwiedzić swoich wujków, spędzić z nimi trochę czasu i tam, wiadomo, może podjeść jakieś pierniczki od nich. Natomiast rodzinną tradycją i też nie tylko dla rodziny Lawson, ale też dla tych wszystkich okolicznych mieszkańców było polowanie na królika o zgrozo. Tego dnia wybrał się na nie najstarszy syn, czyli Charles Arthur, na którego wszyscy wołali drugim imieniem, czyli po prostu Arthur. Tak więc złapać królika poszedł Arthur w towarzystwie dwóch psów należących do rodziny, no i swoich kolegów z sąsiedztwa. No i oni sobie tam chodzili, już kilka godzin mijało, e, królika nie ujrzeli, natomiast w Czelbie skończyła się amunicja. E, no i w pewnym momencie trzeba było w takim razie coś z tym zrobić. Zobaczył to Charles, e, który widząc jaka jest sytuacja, no to powiedział swojemu najstarszemu synowi Arturowi, żeby w takim razie ten poszedł do miasta, e, po co by kupić więcej tej amunicji. Sytuacja zwyczajna, no, każdy się przygotowuje do świąt, e, królika trzeba jakoś zdobyć, e, nie ma jak, więc oczywiście e, ojciec wysyła syna do miasta, żeby, żeby kupił amunicję. E, Artur wyszedł więc z domu, nie mając tak naprawdę pojęcia, co za chwilę się wydarzy. A wydarzyło się coś naprawdę okropnego, ponieważ po wyjściu syna Charles zaczął realizować plan, który chyba układał już od dawna. Około godziny dwunastej młodsze córki, Kerry i Lucinda, spytały matkę, czy mogą pójść do wujków. No, tak jak już mówiłam, po to, żeby życzyć sobie wesołych świąt, miło spędzić czas. Fanny zgodziła się, no i dziewczyny wyszły z domu, ale do miejsca docelowego nigdy nie dotarły, ponieważ moi drodzy za, so za szopą czekał na nie ojciec, trzymający czelbę, które niestety użył. Z racji, że farma była duża, a szopa znajdowała się dalej od domu, no to reszta domowników niczego nie usłyszała. Zresztą nawet gdyby usłyszeli, no to wszyscy w okolicy szukali królików, więc te huki, te, te dźwięki były czymś zupełnie normalnym tego dnia. Po wszystkim Charles ułożył córki w stodole i skrzyżował im ręce. W niektórych źródłach można przeczytać, że pod głowami ułożył im kamienie, które miały symbolizować nagrobki, ale to tak jak mówię, w niektórych źródłach jest ta informacja, w niektórych nie. E, po tym, kiedy mężczyzna zrobił coś takiego, poszedł dalej. Wszedł do domu, e, no i zobaczył swoją żonę, która właśnie obierała ziemniaki. Bez słowa wyjaśnienia Charles pociągnął za spust. Kolejna na jego drodze znalazła się najstarsza córka Mary, którą spotkał ten sam los. I podobno w trakcie akurat jej zgonu, ponieważ ona wtedy wpadła też do kominka, domowy zegar zatrzymał się i stanął na godzinie 13:25, co właśnie miało być związane z momentem, z momentem, kiedy Mary odeszła. W domu zostali jeszcze dwaj synowie, Raymond i James, oraz też została najmłodsza Mary Lou. Poza nimi, akurat wtedy w domu był też kolega tych synów, który jednak nie jest wymieniony w żadnym ze źródeł, więc nie mam pojęcia, jak on miał na imię, ile miał lat. Tutaj takich danych nie znalazłam, chociaż pewnie dokładam, że gdzieś w takich forach, gdyby głębiej poszukać, to może gdzieś tam to będzie. W każdym razie w tamtym momencie, kiedy tak naprawdę, no, Charles. Zakończył życie dwóch córek, tych w szopie, później żony, później jeszcze Mary. W tamtym momencie pozostali domownicy wiedzieli już, że coś się dzieje, że coś jest nie tak, słyszeli krzyki, słyszeli dźwięki. I słysząc oraz orientując się, co się dzieje, ten kolega, który był wtedy w domu, postanowił uciec. I on w trakcie tej ucieczki minął nawet Charlesa. W niektórych źródłach jest napisane, że on nawet spojrzał mu w oczy, natomiast Charles nie zwrócił na niego uwagi. Tamten chłopak po prostu uciekł. Nic się nie stało, nic mu Charles nie zrobił. On pobiegł do domu, powiedział rodzicom, co się dzieje w ogóle. Natomiast zanim rodzice tam przyszli, zanim zareagowali, no to było za późno. Synowie Lawsonów, czyli ta, ta pozostała dwójka, Raymond i James, oni próbowali się schować w domu, no ale Charles bardzo szybko ich znalazł i niestety zrobił to samo. No i na sam koniec zostawił najmłodszą Merlu, którą również spotkał ten sam los. Na koniec Charles ułożył wszystkich domowników obok siebie, skrzyżował im ręce. I ich tak zostawił. I mniej więcej w tym czasie, gdzieś około godziny 17, no to do domu Lawsonów w ogóle przyjechał jego brat Elia wraz z rodziną. Brat po prostu przyjechał życzyć, jak na ironię, wszystkim wesołych świąt. To była taka tradycja, chciał się może podzielić opłatkiem, no ale zamiast szczęśliwej rodziny przy świątecznym stole, no to, to oni wszyscy zastali widok, jaki właśnie wam opisałam. W domu leżeli wszyscy poza dwiema osobami, czyli Charlesem, no i najstarszym synem Arturem. Na miejsce szybko zleci zlecieli się sąsiedzi, no bo tamci już wiedzieli od, od tego chłopca co przybiegł, tak samo już później wiedzieli co się stało ten brat Charlesa wraz ze swoimi dziećmi i tam w ogóle ze swoją rodziną. No i wszyscy zaczęli e, poszukiwać, nie wiedzieli co się stało, szukali Charlesa, szukali Artura, e, nie wiedzieli który z nich to zrobił, właściwie to początkowo nie sądzili, by zrobił to którykolwiek z nich. Myśleli, że tak naprawdę do domu wszedł jakiś sprawca, jakiś intruz, być może tak naprawdę zarówno Charles jak i jego najstarszy syn Artur gdzieś tam na posasy się ukrywają, więc oni ich wołali, oni, e, oni próbowali im pomóc, próbowali ich znaleźć. Więc zaczęły się poszukiwania obu mężczyzn, jednak około właśnie godziny 17. Z pobliskiego lasu rozległ się głośny huk, brzmiący jak po prostu pociągnięcie za spust. Tak więc wszyscy słysząc ten dźwięk postanowili pobiec w miejsce, skąd on dochodził. No i moi drodzy, gdy sąsiedzi oraz rodzina przybyli na miejsce, to zobaczyli tam czarsa, który kończąc życie dołączył do reszty, do reszty rodziny. Później jego ślady butów wskazywały na to, że on przez pewien czas chodził wokół drzew, może zastanawiał się co dalej, może może się ukrywał, ciężko powiedzieć, no ale ostatecznie dołączył do reszty rodziny. Co ciekawe, w kieszeni mężczyzny znaleziono dwie karteczki. I jedna z nich brzmiała tutaj po angielsku Trouble can cause", co można przetłumaczyć jako: Kłopoty mogą powodować. Dokładnie tak. To jest takie tłumaczenie, które po angielsku również ma taki sam niewielki sens jak po polsku. Natomiast druga karteczka była bardziej jasna i brzmiała ona Nobody to blame, lub w innych źródłach można przeczytać, że było napisane Nobody to blame but I. Czyli albo nikt nie jest winny, albo nie obwiniajcie nikogo poza mną. Chociaż patrząc na tą drugą formę, nobody to blame but I, no to, to nie jest odpowiednia forma gramatyczna. No, trzeba przyznać, że nie są to jakieś ogromne wyjaśnienia, na które pewnie większość czekała, nie jest to jakiś długi list, niewiele zostało wyjaśnionych. No, moi drodzy, jedyną osobą, która w ogóle przeżyła te święta, no to był Artur, który w końcu niczego nieświadomy po pewnym czasie wrócił ze sklepu, liczył na to, że, że czeka jego świąteczna kolacja, że będzie króliki i tak dalej, ale stało się zupełnie inaczej. Ciężko w ogóle sobie wyobrazić, co ten chłopak przeżył, wracając do domu i widząc, że nie ma już całej jego rodziny. No w każdym razie o sprawie zrobiło się głośno. Bardzo głośno. Bliskim rodziny ciężko było wyjaśnić, co kierowało Charlesem, czy to w ogóle był on, no bo też były takie teorie, że to, to wcale nie był Charles. Zresztą nie tylko bliskim było ciężko to wyjaśnić, ale też wszystkim osobom, które słyszały o tej sprawie, bo tak jak już mówiłam, ona no zrobiła się bardzo głośna. Zresztą na pogrzeb rodziny przybyło tysiące osób, co jak na taką małą wioskę i w ogóle na małą okolicę jest ogromną liczbą. W każdym razie, tak jak już mówiłam, sprawę należało wyjaśnić i to najlepiej tak. Aby to wyjaśnienie było logiczne, aby jakoś to sobie wszystko poukładać, aby też tutaj z perspektywy bliskich Charlie'ego i całej rodziny zamknąć tę sprawę. Było tutaj dużo tropów, było dużo podejrzeń, jest tutaj też sporo niejasnych informacji, które w pewnym momencie masz takie wrażenie, że zupełnie do siebie nie pasują. Mimo wszystko przedstawimy sobie kilka takich najczęściej podnoszonych wyjaśnień, kilka najczęściej podnoszonych teorii. One będą tak w moim subiektywnym odczuciu od najmniej wyjaśniającej, najmniej logicznej do tej najbardziej, chociaż znów tutaj, tak jak mówię, ta, ta ostatnia teoria będzie związana ze sprawami paranormalnymi normalnymi, to jest raczej dla osób, które tam są tymi teoriami zainteresowane, to, to już nie jest taka moja prywatna ocena, tylko to już właśnie jest dopełnienie dla, dla miłośników tego typu historii. Później zresztą postaramy się ja i moja Ego odpowiedzieć na, na parę takich ważnych pytań, co mogły oznaczać te karteczki, dlaczego taki napis, dlaczego Charles w ogóle zostawił swojego syna Artura przy życiu, jak to wszystko mogło się potoczyć. Tak więc pierwsza teoria, może nie najmniej logiczna, bo jakąś logika, jakaś logika tam naprawdę jest, odnosi do, do, się do tego, że rodzina prowadziła jakieś nielegalne interesy, no i że być może coś poszło nie tak, czars wpadł w problemy finansowe. Zadarł z jakimiś nieodpowiednimi osobami, obawiał się konsekwencji, no i nie chciał się przyznać swojej rodzinie, więc, w tym poczuciu wstydu, postanowił pozbyć się siebie i wszystkich dookoła. Moi drodzy, jak na lokalnych farmerów, no to rodzina Lawson była dość zamożna. Oni mieli samochody, tam spłacili szybko kredyt, albo przynajmniej byli przy końcu tej spłaty. Jak też wiemy, Charles przed świętami wydał dużo pieniędzy, no bo jednak on kupił ubrania dla siódemki swoich dzieci dla siebie, dla swojej żony też wydał pieniądze na zdjęcia a jak wiemy w tamtych czasach takie zdjęcia no to, to nie każdy sobie mógł na taki porter rodzinny pozwolić, więc to były duże sumy duże sumy, które łącznie dają jeszcze większą sumę, no bo jak podliczymy sobie trzy samochody, podliczymy sobie dom, te wszystkie remonty, podliczymy sobie te nowe ubrania świąteczne, zdjęcie, no to to można mieć takie wrażenie, że to byli ludzie zamożni, no i na tle tych innych lokalnych farmerów Którzy też przecież mieli tam ziemię, którzy też mieli plony, no to ma się takie wrażenie, że może ci Lawsonowie to mieli więcej pieniędzy. Stąd też powstała teoria, że może mężczyzna był zaangażowany w jakieś organizacje, może na przykład miał jakieś pieniądze z niezbyt, niezbyt legalnego źródła, może współpracował z jakimiś nieodpowiednimi osobami. I teraz zaczyna się ciekawie, bo ja sobie. No małe śledztwo, to może bym tego tak nie nazwała, ale naprawdę mocno poszparałam e, bardziej na różnych forach, no bo te opracowania, czy też książki, które wyszły, one się skupiają na takich suchych faktach, natomiast e, bardzo często w tego typu historiach też ważne jest, co ktoś wie, co jest przynoszone pocztą pantoflową, bo znów mamy tutaj motyw małych miasteczek, gdzie każdy zna każdego, gdzie jak się okazuje, też ludzie wiedzą swoje, ludzie wiedzą o różnych rzeczach, które mogą rzucać inne światło na sprawę, natomiast niekoniecznie chcą się tym podzielić na przykład z policjantami. W tej historii też się okaże, że czas ma duże znaczenie, bo nagle po 30, po 60 latach to ludzie są bardziej skorzy do tego, żeby mówić, są też później wnukowie, prawnukowie i oni też jeszcze bardziej mają ochotę, żeby cokolwiek powiedzieć, coś więcej na ten temat, więc to jest między innymi niezwykle interesujące. Natomiast, moi drodzy, na forum, które jest w całości poświęcone tej sprawie, znalazłam wątek sugerujący, że Charles Lawson mógł znać i mieć kontakt z Johnem Dillingerem. Być może nie kojarzycie tego pana, więc ja już tak tłumaczę pokrótce, że John to był taki rabuś, gangus, który za cel obrał sobie banki i zaczął w momencie wielkiego kryzysu, czyli właśnie gdzieś pod koniec 1929 roku. No i pojawiła się teoria, że ten pan mógł maczać w tym palce, bo w końcu Lawsonowie mieli sporo pieniędzy, nie do końca wiadomo skąd. No dobra, no ale co z tym wszystkim mia, ma wspólnego Johnny Dillinger? No cóż, w wielu opracowaniach, i to są akurat fakty, można przeczytać, że po tym, co się stało na farmie w tym domu, to rodzeństwo Charliego, jego bracia, otworzyli w tym domu muzeum. Dlaczego? No to też są różne wyjaśnienia, albo takie, że oni chcieli się sami wzbogacić, albo też wyjaśnienia są takie, że ten syn, który został, Artur, on chciał do końca spłacić kredyt za, za te farmę, żeby ją móc oddzieliczyć, żeby, no, żeby po prostu mieć ją bez długów, natomiast nie miał pieniędzy, więc, więc też miała być taka forma zdobycia tych pieniędzy, tam wejście 25 centów kosztowało, więc ludzie tam chodzili, ludzie tam rzeczywiście chodzili, to było takie muzeum z prawdziwego zdarzenia. Takie, no wiecie, gazele biznesu tu prowadziły. No ale można było przyjść, zobaczyć wszystkie te czerwone ślady, które zostały, bo nikt tego nie zmył. Można było zobaczyć ten zegar, który zatrzymał się o godzinie 13.25. I nawet, to chyba był taki punkt w ogóle programu, to można było zobaczyć ciasto, które tego dnia upiekła Maria, czyli ta córka. No ale po pięciu latach muzeum zamknięto, bo okazało się, że, że ci ludzie, co tam przychodzili, co, co odwiedzali ten muzeum, to coraz więcej rzeczy zabierali na pamiątkę no kradli je po prostu i na przykład wyciągnęli rodzynki z ciasta, tak, z tego ciasta, co tam Maria upiekła, czyli ciasto już było zaschnięte i w ogóle tam nie pierwszej świeżości, no ale oni je wyciągali i do słoika. No ale zmierzam do tego, że y, osobą, która odwiedziła to muzeum, y, no to był John Johnny Dillinger. I stąd właśnie teoria z nim związana, że to on mógł w tym maczyć palcze, palce, że on znał Lawsonów, że teraz poszedł i, i odwiedził to miejsce, chociaż no właśnie, to jest y, troszeczkę naciągnięte ale też ma jakieś takie małe ziarno prawdy w tym jest, bo szperając po tych różnych forach, znalazłam coś innego i chyba bardziej zagadkowego, bo można przeczytać niby nawet w aktach. Mówię tutaj niby, bo takich akt prawdziwych nie znalazłam, ale znalazłam badaczy zaangażowanych w tę sprawę. Tych, którzy rzekomo dokument na ten temat nakręcili. W tym, na tym forum tych badaczy była prawnuczka Czarsa, czyli wnuczka Artura. Artur, pamiętamy, on przeżył, on miał później czwórkę dzieci. No i wnuczka Artura miała być na tym forum. No i ci badacze, w tym ta cała prawnuczka Czarsa, to niby te akta widzieli. No i okazało się, moi drodzy, że w tych aktach była taka informacja, że wśród osób, które były na miejscu zdarzenia, czyli wśród tych sąsiadów, tego brata, co tam się zebrali, no to miał być też człowiek o imieniu i nazwisku John Dillinger. Tyle, że John Dillinger, rabuś, ten, 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 o którym wam mówiłam, który tam, tam nielegalne rzeczy robił, no to on wtedy siedział za kratami. Natomiast potwierdzono, że w hrabstwie Stokes był policjant o tym samym imieniu i nazwisku i okazało się, że rzeczywiście to on był na miejscu. E, ta postać też jest ciekawa, chociaż nie wiadomo o nim za wiele. Znów, zdaniem bardziej takich e, miastowych, to funkcjonariusz Dillinger przeszedł na emeryturę w 1954 roku i zniknął z okolicy. On miał powiedzieć komuś, że zrobił coś bardzo złego. Natomiast no, okazuje się, że mamy John'ego Dillingera, natomiast nie jest to ten Dillinger, o którym wszyscy myślą, ten, który tam na banki napadał. Jest to śledczy, który z wiadomych przyczyn znalazł się na miejscu, no ale miał tak samo na, imię, na nazwisko. Stąd też to był taki pierwszy rzut historii, że się rozniosło, że ej, ale tam jakiś John Dillinger był, i ludzie usłyszeli, na no to to na pewno ten. A co on tam robił? No to może czas był z nim związany, przecież oni mieli tyle pieniędzy, tutaj mieli te trzy samochody, no to na pewno jakieś tam nielegalne interesy były plus jeszcze ten fakt, te teorie potwierdziło to, że ten prawdziwy John no to przyszedł odwiedzić muzeum, więc to, to wtedy już było na 100% według niektórych, że on musi być z tym związany. No ale wracając jednak do teorii wiążącej Lawsonów z nielegalnymi działaniami, no to ciężko znaleźć jakieś takie rzetelne dowody. Okej, okay, oni mieli te trzy auta, to jest fakt, ale to były takie stare pojazdy, to, to nie były jakieś drogie rzeczy. Tak jak teraz też można w Polsce kupić samochód za, za 1000 zł, tych, no dobra, 2-3 no, tysiące, y, wiemy doskonale, że, że nie jest to BMW-nówka sztuka, czy jakiś tam Mercedes, no ale jeździ, jeździ. No mimo wszystko oczywiście na problemy finansowe nie mogli narzekać, to jest też fakt, y, ale też nie mówimy tutaj o jakichś milionerach, no oni wciąż mieszkali w skromnym domku, y, całymi dniami ciężko pracowali, ten domek y, mimo dwóch lat remontów, no to on jeszcze tych, tych remontów wymagał, to nie była żadna willa z basenem. No cóż, i skoro mówimy tutaj o pieniądzach, to czas też przyjrzeć się drugiej teorii, która też jest z tymi pieniędzmi związana, ponieważ ta kolejna teoria jest jedną z takich moim zdaniem nieprawdopodobnych. Ona dotyczy tych początków problemów gospodarczych w kraju, bo wiecie, tutaj chodzi o rok 1929, o, o, o tą giełdę. Wiadomo, czytałam trochę o tym roku, o skutkach, jakie zaznali Amerykanie. Wiele osób potraciło oszczędności życia, oni stracili domy, stracili Pracę. Zresztą wiele razy wspominałam o tym w podcastach, bo często okazuje się, że ten krach na giełdzie to miał wpływ naprawdę na miliony rodzin. Zdaniem niektórych to miało to wszystko dotknąć najbardziej taką tą średnią klasę pracującą, ponieważ wiadomo, ci, co mieli mniej pieniędzy, no to oni mieli tak mniej pieniędzy, ci, co mieli dużo pieniędzy, no to może mieli ich trochę mniej, ale wciąż żyli na dobrym poziomie. Natomiast niektórzy twierdzą, że Charles obawiał się tego, co wkrótce miało nadejść, obawiał się straty pieniędzy, mógł czuć wielką presję, no bo w końcu miał tak liczną rodzinę, musiał jakoś wyżywić ósemkę dzieci, siódemkę właściwie, bo jak już jedno odeszło. I tutaj zdaniem niektórych Charles chciał oszczędzić swoją rodzinę przed ciężkim życiem, przed problemami i ta teoria ma oczywiście swoje argumenty, natomiast tak jak mówiłam, Lawsonowie mieli pieniądze. Kilka dni wcześniej kupili, kupił Charles ubrania dla wszystkich, zrobili zdjęcia, a poza tym w ich domu znaleziono dużą kwotę, która i tak tam została, czyli takie oszczędności to były. Zresztą nawet w kieszeni Charlesa była tam spora kwota, więc patrząc na stan, jaki zostawili, no to nie wyglądało to na problemy finansowe lub nawet na takie, które miały nadejść. Tak jak mówię, no myślę, że gdyby były jakieś lokaty, gdyby były jakieś oszczędności, które oni stracili, no to z pewnością no, w źródłach zwrócono by na to uwagę, a nic takiego jednak nie znalazłam. Zresztą tak jak mówię, no to była głęboka wieś, wieś w Karolinie Północnej. Charles był rolnikiem, on nie był człowiekiem specjalnie wykształconym. On mógł nawet nie wiedzieć, tak naprawdę, jakie będą skutki, zresztą nawet ludzie wykształceni, ekonomiści nie, nie wiedzieli, jaki dokładnie będzie poziom tego wszystkiego. Zresztą, umówmy się, no, minęło mało czasu. To miało miejsce pod koniec października, więc tak naprawdę, no, tutaj był listopad, był grudzień, więc mamy miesiąc. W ciągu miesiąca Charles raczej by nie odczuł tych problemów finansowych, nawet gdyby takie miały nadejść, a zapewne w przyszłości, by takie nadejść. Zeszły. Więc osobiście uważam, że raczej łączenie w ogóle finansów z tą całą sprawą to nie ma sensu, ale tak jak mówię, to jest moje zdanie. Mamy trzecią teorię, i ona jest już troszkę moim zdaniem też bardziej prawdopodobna. I ona głosi, że Charles miał albo poważny uraz głowy, który spowodował u niego zmiany w zachowaniu, albo problemy emocjonalne natomiast to też nie są takie teorie i słowa rzucone na wiatr bo to miało swoje jakieś takie odzwierciedlenie w przyszłości, bo kilka miesięcy przed świętami Charles miał wypadek i tutaj źródła bardzo różnie pis piszą gama jest szeroka raz, że uderzył się kierą, potem, że spadł z drabiny, zrobił coś sobie w szopie, później, że jakaś tam w ogóle kilow był, że piła łańcuchowa no piła łańcuchowa sobie sama dodałam, ale naprawdę tutaj ogromny spektrum tego, co tam go uderzyło ale chodzi o to, że mężczyzna miał uderzyć się w głowę. I było to na tyle poważne, że oczywiście on poszedł do lekarza i powiedział, że od tego momentu zaczęły mu doskwierać ciągłe bóle głowy, miał senność, miał problemy z koncentracją. Jednak to, co jest najważniejsze, to to, że zachowanie mężczyzny od tego momentu, zdaniem jego bliskich, bardzo się zmieniło. Charles na przykład budził się w nocy, w środku nocy wychodził na farmę, czasami miał w ogóle problemy ze złością, bez żadnego powodu, krzyczał na wszystkich, rozwalał jakieś rzeczy i sąsiedzi powiedzą później, że od jakiegoś czasu w domu było słuchać awantury. Wcześniej to się nie zdarzało, wcześniej to była taka spokojna, miła rodzina z sąsiedztwa, tutaj ktoś drzejape i to któryś dzień z rzędu i znalazł się przynajmniej jeden świadek, który nadstawił swoje gumowe ucho i on zeznał, że przechodząc koło domu Lawsonów słyszał jak Charles grozi całej swojej Rodzinie, że coś im zrobi. Zresztą później jego najstarszy syn, Artur, który to przeżyje, on potwierdzi, że zachowanie ojca rzeczywiście mocno się zmieniło. I chłopak potwierdzał, że od jakiegoś czasu on sam nawet spał w ubraniach, żeby wrażać, czego mu szybko wstać i uspokoić ojca lub gdzieś za nim pobiec, jeżeli on w środku nocy tam wybiegnie na farmę, gdzieś na polach, żeby za nim biec i go w jakiś sposób ogarnąć. Wszyscy wiązali takie zachowanie z urazem głowy i rzeczywiście to sprawdzono, bo to była bardzo głośna, bardzo taka. No, powiedzmy, że prawdopodobna teoria, więc wykonano badania. I to takie specjalne badania tutaj się ludzie zebrali, żeby ten mózg czarniego zobaczyć. Tyle, że lekarze uznali, że on nie miał żadnego urazu. Że ten mózg, ta głowa, to wszystko wygląda tak, jak powinno. I tutaj znów e, można to różnie interpretować, ponieważ doskonale wiemy, że medycyna była wtedy na innym poziomie niż jest teraz. E, no i wcale nie wykluczone, że może aktualnie to wyniki tych badań byłyby inne, może by jednak stwierdzono jakiś uraz. E, w końcu bóle głowy i niewyjaśnione zachowanie jak najbardziej pasują do, do skutków takiego urazu. Zrazem też e, informacje o tym, że ten lekarz, który wykonywał badanie, to był tylko jeden lekarz, że w ogóle tam najlepiej, gdyby tam kilku lekarzy siadło bo kilku lekarzy to zobaczyło, to był taki jeden, który zresztą był jakimś bratem szeryfa i on tam się zgłosił na ochotnika, żeby zbadać ten mózg. Znaczy, to wcale w żaden sposób e, nie ujmuje jego kompetencją, ale fajnie by było, gdyby jednak chociaż dwóch, trzech lekarzy na to spojrzało. E, no cóż, e, znów na Reddicie znalazłam taką, taką informację, komentarz od osoby, która uważa się za krewną Lawsonów. Nie jest to oczywiście jakieś sprawdzone źródło, no bo taki komentarz może napisać każdy, ale warto o tym wspomnieć, e, ponieważ ta osoba napisała o tym, że w ich rodzinie problemy emocjonalne są obecne już od pokoleń. I ta kobieta, bo ten komentarz co zostało opisane przez kobietę. Ona opisała swoją prababcie, bodajże siostrę Charlesa która miała widzieć duchy, miała z nimi rozmawiać, y, miała mówić rzeczy, które nie mają jakiegoś większego sensu, sensu y, i rzekomo takich przypadków w tej rodzinie było więcej. Wiadomo, że czasy były inne, y, no, aktualnie tego typu choroby i problemy y, potraktowane byłyby inaczej, natomiast wtedy to, to, to całkowicie to bogatelizowano. Nikt nawet nie myślał o tym, że można to leczyć inaczej niż zamknięciem w jakichś czterech ścianach, no ale nie da się oczywiście udawać, że coś takiego nie istniało w XIX czy tam XX wieku. Charles oczywiście mógł być chory, a z racji czasów, no to mógł też nie dostać nigdy diagnozy. I to tak jak myślę, jest jedna z bardziej prawdopodobnych teorii. Natomiast przejdźmy do teorii numer 4, czyli tej takiej chyba najbardziej, nie tyle co może prawdopodobnej, ale najczęściej podnoszonej, tak to bym nazwała. Ponieważ najbardziej znana teoria, która właściwie to tak niedawno ujrzała światło dzienne, niedawno patrząc przez pryzmat tego, kiedy ta sprawa się zdarzyła, bo ona się zdarzyła w 1929 roku, a pierwszy raz głośno o tym powiedziano w 1990-1990, tak dokładnie. I ta teoria oria dotyczyła relacji Charlesa z jego własną córką Mary. Mianowicie w 1990 roku ukazała się książka o pięknym tytule White Christmas, czyli Białe Święta. I uwierzcie mi lub nie, ale ona nie jest o Białych Świętach. Książkę napisał ojciec z córką, Bruce Jones i Trudy Smith. Ja miałam okazję tę książkę czytać. Jest ona różnie oceniana, natomiast to, co ważne, to fakt, że autorzy rozmawiali z okolicznymi mieszkańcami, oni wypytywali o, o rodzinę Lawsonów, prowadzili takie własne małe śledztwo, no i dotarli oni do Stelli Bols, kuzynki rodziny. I ona twierdzi, że na krótko przed świętami Fanny, czyli żona Charlesa, dowiedziała się, że jej córka Mary jest w ciąży, a ojcem tego dziecka był sam Charles. I oczywiście nie trzeba być Sherlockiem, by wydedukować, że coś takiego, no to nie powinno mieć nigdy miejsca. Fanny zresztą rzekomo od podejrzewała, że coś jest nie tak. Miało się to, i tutaj znów źródła nie są do końca jasne, bo według książki miało się to zacząć, gdy ona. Ona sama była w ciąży z najmłodszą córką. Później wyszła na jaw ciąża Mary. No i kiedy Fanny się o tym dowiedziała, to miała o tym powiedzieć ciotce Stelli i matce Steli, Jetty. Ja wiem, że tutaj pies, kot, kot, psa, sąsiada, ale tak jak mówię, to było spotkanie rodzinne. Wyobraźmy sobie, że zdenerwowana Fanny dowiaduje się o tym wszystkim, idzie do, do rodziny, do kuzynek, do krewnych, mówi tak naprawdę, co myśli, co podejrzewa, co się dowiedziała, a Stella, która była wtedy no, no mała była, ona po prostu to wszystko podsłyszała, podsłuchała, no i później właśnie w trakcie tego wywiadu o tym powiedziała. I tutaj te źródła, tak jak mówię, nie są w pełni jasne, bo na przykład na Wikipedii jest Informacja, że Fanny podejrzewała wszystko już rok wcześniej, w 1928, a wtedy Mary raczej w ciąży nie była. Więc no, niewykluczone, że, że takie wykorzystywania miały miejsce wcześniej i wcześniej to Fanny podejrzewała, natomiast ciąża mogła wyjść, wyjść rzeczywiście w 1929. Ale w ogóle to w 2006 roku ci sami autorzy napisali kolejną książkę, która miała być dopełnieniem tej pierwszej książki. Ja do tej drugiej niestety nie dotarłam, ale według opracowań udało. Im się dotrzeć do koleżanki Mary, czyli już do, do koleżanki tej córki, która miała być w ciąży, i ta koleżanka miała przyznać, że rzeczywiście Mary powiedziała jej o tej ciąży i powiedziała też, kto jest ojcem dziecka, czyli że właśnie jest im Charles. Dodatkowo też Mary miała powiedzieć tej koleżance, że zarówno Charles, jak i Fanny, czyli rodzice wiedzą o ciąży, wiedzą też, kto jest ojcem, czyli że to była taka sytuacja, o której w rodzinie po prostu wie. Jano i również w trakcie śledztwa w ogóle znajome rodziny miał powiedzieć, że wie o bardzo ważnych problemach, jakie ta rodzina miała, ale nie chce rozwinąć tej wypowiedzi. Więc tutaj znów mamy taki, no, no, takie milczenie wspólne, że ktoś coś wie, nikt nic nie powie, taka zmowa, małe miasteczka, pewnie po kątach każdy gdzieś tam opowiadał, każdy plotkował, każdy wie co się stało, natomiast oficjalnie śledczym nikt nie chciał powiedział, powiedzieć. I dla wielu jest to ważny w ogóle dowód i aspekt w tej sprawie, Niektórzy w ogóle doszukują się na zdjęciu rodzinnym, tym, które widzicie, że Mary jest w ciąży i to widocznej. Chociaż naprawdę no, ciężko to ocenić. Tak jak mówię, to zdjęcie nie jest najlepszej jakości, chociaż wtedy to była nówka sztuka śmigana. Jednak tutaj znów pojawia się ciekawa sprawa, ponieważ badania przeprowadzone po zgonie nie wykazały tego, że Mary była w ciąży. Czyli według tych badań nic takiego nie zostało odnotowane. I znów, wiadomo, że medycyna była inna. Jeżeli rzeczywiście, tak jak zdaniem wielu osób, no to już na zdjęciu widać, że Mary jest w widocznej ciąży, no to raczej zostałoby to zauważone. Z drugiej strony no to mógł to być wczesny etap, lekarze wówczas może nawet nie brali takiej opcji specjalnie pod uwagę, no bo to cała teoria z ciążą pojawiła się lata później, znaczy oficjalnie się pojawiła, bo pewnie po kontach to każdy sobie szeptał. Nawet znalazłam gdzieś komentarz, że nawet na pogrzebie o tym mówiono i tam ludzie sobie przekazywali te informacje, no, ale oficjalnie to wypłynęło lata później, więc ci lekarze, którzy że nie znali historii rodziny, przeprowadzali te badania, no to można nawet się na tym nie skupili. Pojęcia nie mam, jak prawie 100 lat temu wyglądały takie badania, ale z pewnością wyglądały inaczej. Z drugiej strony, jeżeli Mary była w ciąży, to z pewnością minęło kilka tygodni, i skoro o tym wiedziała, no to czy rzeczywiście można było tego nie zauważyć? Pojęcia nie mam. Ta teoria chyba pojawia się najczęściej, chociaż znów. Jeżeli jest to prawda, to z jakiego powodu Charles pozbył się wszystkich, w tym najmłodszej córki? Rzekomo Fani o wszystkim wiedziała, czyli jego żona, i skoro do tej pory no, nie doniosła na męża, to wątpię, by to zrobiła. Sytuacja oczywiście nie powinna mieć nigdy miejsca, i, i, i to w ogóle jest y, coś niewyobrażalnego. Natomiast, y, no. Patrząc z perspektywy Charlesa, który może nie chciałby, żeby ta informacja wyszła na światło dzienne, żeby w ogóle ktoś się o tym dowiedział, to były inne rozwiązania niż pozbyć się całej rodziny, w tym jeszcze siebie. No, no, naprawdę, nie będę tutaj wymieniać, ale tych rozwiązań była cała masa. Chociażby Mary mogła wyjść za mąż, mogli zorganizować jakiś ślub na szybko i powiedzieć, że, że to jest jej dziecko z tym mężem. Znaczy, tak jak mówię, to, to nie tak, że ja chcę Charlesa bronić, jeżeli to była prawda, tylko. Patrzę tutaj z jego perspektywy, z perspektywy człowieka, który z jakiegoś powodu decyduje się na taki ruch, zamiast rozwiązać sprawę inaczej, o ile to rzeczywiście o to chodziło. W każdym razie, moi drodzy, czas tutaj na piątą teorię, czyli piątą paranormalną teorię. Tak jak mówię, no, miłośnicy tego typu spraw z pewnością się tym zainteresują, ponieważ ta ostatnia teoria to jest taka trochę lo lokalna legenda, ale ona w pewien sposób gdzieś tam została nawet w mediach przedstawiona stawiona, ponieważ wracamy tutaj z do tego serialu, o którym mówiłam na początku, właściwie to dokumentu paranormalnego, czyli 28 dni grozy, wtedy też dwóch ochotników zostało zamkniętych w domu Lawsonów na 4 tygodnie i wiadomo, że można w to wierzyć lub nie, ale oni twierdzą, że kontaktowali się z tymi duszami i że też rozmawiali z Mary, Czyli z córką, która powiedziała, że historia z ciążą była prawdziwa. Natomiast zachowanie Charlesa, zdaniem tych badaczy, miało mieć związek z demonicznymi siłami, które były w domu. Mężczyzna miał się inaczej zachowywać, ciągle bolała go głowa, chodził po nocy po polu, a na jego ciele pojawiły się czerwone plamy przypominające ślady rąk. E, Czars miał się skarżyć na to, że te ślady go bardzo bolą. I akurat kwestia tych czerwonych plam została potwierdzona. On no, rzeczywiście miał coś takiego, e, podobne do, dolegliwości też miały miejsce, więc to, e, no to rzeczywiście coś takiego było. E, w ogóle w tym serialu to jeden z badanych w trakcie e, siedzenia w tym domu w pewnym momencie też zaczął odczuwać bóle głowy. On nawet został przywieziony do szpitala. Zaczął też wpisać na kartce słowa Trouble can cause, czyli kłopoty mogą powodować. I są to właśnie te słowa, które znaleziono na kartce przy czarście. Znaczy, tak jak mówię, dla wielu osób może to być całkowita ściema. Ja takie twierdzenia też jak najbardziej rozumiem. Znaczy, nie będę tutaj mówić może o swoim stanowisku, no bo to nie ma tak naprawdę najmniejszego znaczenia. Natomiast jak świat duży, to są ludzie, którzy w to wierzą, są ludzie, którzy to nie wierzą. Natomiast cały zamysł był taki, że ci ludzie zamknięci mieli nie wiedzieć o tym, co się stało w tym domu i on, nie wiedząc, co tam się stało, zaczął pisać właśnie te same słowa, które Charles miał na kartce. No ale nawet jeżeli tutaj nie będziemy patrzeć na ten serial, to tak czy inaczej w okolicy i tak krążyły opowieści o nawiedzonym domu i nawet nazywano to klątwą Lawsonów, ponieważ później jedyny, który przeżył, czyli ten syn Artur, zginął w wypadku mając 31 lat. Czyli rzeczywiście coś tutaj jest na rzeczy. Jakiś element, znaczy, znaczy prawdy, to też ciężko powiedzieć. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że Charles pozbył się całej swojej rodziny i nikt nie wie dlaczego, i jeszcze parę lat później, no w takim niefortunnym zdarzeniu, zginął syn, który jedyny wyszedł z tego cało, No to oczywiście ludzie zaczęli mówić, ludzie zaczęli szeptać, ludzie mówili o tym nietypowym zachowaniu Charlesa, że, że on na przykład wychodził w nocy na pole, że jego osobowość się zmieniła, że może jakieś tam właśnie siły na niego oddziaływały. Więc nawet jeżeli się w to nie wierzy, no to e, fakty są takie, że był to element e, jakiejś takiej miejskiej legendy przekazywanej od pokoleń. E, moi drodzy, to jest tyle, jeżeli chodzi o teorię, no bo więcej te, tych teorii, więcej wątków nie znalazłam, e, co nie zmienia faktu, że jest to sprawa sprzed prawie 100 lat, no jeszcze nie 100, ale niedługo tak, więc e, jest tutaj pewnie wiele rzeczy, które e, zostały pominięte, które teraz można byłoby wyjaśnić, na przykład kwestię tej ciąży, e, kwestię urazu głowy. No, myślę, że teraz medycyna jest na takim poziomie, że z całą pewnością można byłoby to określić. Zresztą historia Lawsonów to w pewnym sensie wciąż jest żywa, bo tak jak mówię, o ile ludzie piszący na tych forach rzeczywiście są jakimiś wnukami, prawnukami, a przecież tacy istnieją, no to wcale nie jest to wielkie zaskoczenie, że oni chcą dowiedzieć się prawdy i chcą w jakiś sposób do tego wszystkiego dotrzeć. Natomiast tak jak mówiłam, są jeszcze pytania, na które warto byłoby odpowiedzieć albo do, do których warto byłoby wrócić. No i przede wszystkim wśród tych pytań jest kartka. Są te dwie Kartki, które zostały przy czarcie znalezione. Co one mogły oznaczać? Później potwierdzono, że rzeczywiście był to jego charakter pisma, więc tutaj nie ma o tym mowy, że ktoś inny to napisał, chociaż znów, może dzisiejsi grafolodzy uznaliby, że jest inaczej no ale wszystko rozgrało się jednego dnia i to bardzo szybko, więc uznajmy, że tak wcale nie jest blame nobody but I może oznaczać, że Charles przyznaje się do winy, czyli no nikt nie jest winny poza mną albo nie obwiniajcie nikogo no kartka z kłopotami, czyli tutaj, że problemy powodują kłopoty, jest mniej logiczna, ciężko powiedzieć co autor miał na myśli i dlaczego tak to napisał? Bo również Blame No Body But I też jest napisane niepoprawnie gramatycznie. Ale to można w łatwy sposób wyjaśnić. Bo jak pamiętamy, no to Charles nie miał wyższego wykształcenia, on nawet nie miał średniego wykształcenia. On tam skończył swoją edukację po kilku latach podstawowy, więc i to jego pismo było takie podstawowe i też pewnie czytanie było podstawowe. Więc może dla niego ta wiadomość miała większy sens. Może jego zdanie. Było to wyjaśnienie i liczył na to, że, że inni też to zrozumieją tak samo jak on, no ale że stało się inaczej, to, to już jest inna kwestia. Natomiast też pojawia się pytanie, dlaczego w takim razie czas pozbył się wszystkim wszystkich, w tym najmłodszej córki, która przecież by nic nie powiedziała, nic by nie widziała. A dlaczego Artura zostawił? Dlaczego Artur poszedł do sklepu? Czy ma to w ogóle jakiś sens? Czy był to jedynie przypadek? Czy Charles rzeczywiście planował tego dnia pozbyć się całej rodziny? I rzeczywiście, czy w jego planach było. Gdzieś tam wysłanie Artura, czy może ten plan powstał mu w ciągu chwili, w ciągu jednej myśli? To też jest ciekawe, czy, czy to było zaplanowane działanie, czy to nie było zaplanowane działanie, bo jeżeli rzeczywiście ta myśl pojawiła się u Czarsa nagle, no to byłoby już tam obojętne, czy ten Artur sobie poszedł, czy nie, no, czy, czy mu to jakieś głosy kazały, czy, czy, czy to jest kwestia urazu głowy, czy to jest kwestia problemów emocjonalnych. No to może już nie patrzył na to, że ten Artur tam jest i w ogóle tam tego nie zaplanował. albo z jakiegoś powodu chciał, żeby Artur przeżył. On tam był no, najstarszym synem, też na zdjęciu, jak pewnie widzicie te zdjęcie rodzinne tam wiele osób się doszukuje, że na całą rodzinę pada taki cień. Ich kolorystyka jest trochę inna niż właśnie tego Artura. Artur jest tam po lewej stronie, on jest taki no, dosyć wysoki, rozbudowany facet, on tak ma się nawet wrażenie, że on jest wyższy, tęższy niż jego ojciec. Więc e, może to być też kwestia tego, że Charles obawiał się, że Artur go powstrzyma. No bo skoro on był wyższy, skoro on był pewnie silniejszy, skoro on też go tam ogarniał, kiedy tamten robił raban w domu, no to może właśnie tego się Charles obawiał i może wcale nie chodziło o to, że to był jakiś jego ulubiony syn, tylko może właśnie chodziło bardziej o kwestie praktyczne. W ogóle z tych wszystkich forów e, poświęconych tej sprawie, to można znaleźć informacje od tej prawnuczki Charlesa, wnuczki Artura która twierdzi, że Artur był przekonany, że tak naprawdę sprawcą jest ktoś inny, że sprawcą nie jest wcale jego ojciec Charles, tylko że ktoś tam wszedł i ktoś wszystko upozorował. Znaczy, no tak jak mówię, to jest y, troszkę taka teoria, chyba zrobiona po to, żeby jakoś sobie to wyjaśnić. Być może Artur sam nie chciał y, do świadomości dopuścić tego, że rzeczywiście ojciec pozbył się całej rodziny, bo też nic innego nie wskazuje na to, aby ktoś tam był, aby był tam jakiś intrus. Y, no oczywiście znów teraz i, i śledztwo pewnie było inaczej prowadzone. Natomiast e, nawet sam fakt, że tam usłyszano huk, po, wszyscy pobiegli na miejsce i znaleźli tam Charlesa. Nie było żadnych innych śladów, przecież było, było zimno, było mroźno, był śnieg. Pewnie gdyby jakiś sprawca uciekał, to jego ślady zostałyby znalezione. A nic takiego nie było, więc przyjmuje się oczywiście, że sprawcą jest nie kto inny, a sam Charles. W każdym razie, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o fakty, informacje, do których udało mi się dotrzeć. Tak jak mówię, ta sprawa jest bardziej rozbudowana niż się może wydawać, bo e, oczywiście tych opracowań jest niewiele i też tutaj tego całego tła rodzinnego nie ma, e, ale za to jest sporo teorii i wciąż są osoby, które w jakiś sposób próbują dociec do prawdy. Jestem ciekawa, co wymyślicie o tej sprawie. Czy udało Wam się dotrzeć do jakichś innych szczegółów, o których tutaj nie wspomniałam, które Waszym zdaniem będą ważne? Jeżeli tak, no to liczę na to, że podzielicie się tym w komentarzu, że jakaś tutaj ciekawa dyskusja nam się rozegra. Standardowo zachęcam Was do dołączenia do naszej małej gry, czyli osoby, które dotarły do końca, do tego momentu, e, piszą w komentarzu. Ciasto z rodzynkami, bo w końcu właśnie przez te rodzynki, które o zgrozo ludzie sobie wybierali na pamiątkę muzeum zostało zamknięte. Znaczy nie, żeby one w ogóle powinny być kiedyś, kiedykolwiek otwarte, no ale to też jest ciekawa kwestia. Zachęcam Was jak zawsze do dołączenia do grup na Facebooku. Jeżeli ktoś chciałby mnie poznać bardziej prywatnie, no to oczywiście zapraszam Was na Instagrama, również nazwa znajduje się w opisie. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że dzięki Wam ten kanał może się rozwijać i do usłyszenia niedługo.